Pełne ręce roboty mają ratownicy grupy krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W górach Beskidu Sądeckiego panują bardzo trudne warunki. Przemierzanie szlaków może się okazać wyzwaniem nawet dla doświadczonych turystów. Część szlaków jest nieprzetarta, gdzieniegdzie zaspy śniegu sięgają do 2 metrów, a GOPR interweniuje nawet kilka razy dziennie. Ostatnie, zwłaszcza opady śniegu, które teraz mieliśmy za oknem, dały się dać znaczy nam we znaki, to znaczy mieliśmy kilka zdarzeń, które ostatnio były opisywane nawet w mediach przez nas społecznościowych, choćby wyprawa po 6 osób, które się zakopały samochodem nad Tyliczem, zupełnie nieprzygotowanych, 3 ewakuacja osób tutaj z rejonu zarówno Hali Łabowskiej, jak i z rejonu Runka. No, mieliśmy trochę roboty. Do tej pory mamy 24 osoby ratowane w samym styczniu. Opady śniegu niedawno ustały i szlaki są coraz bardziej dostępne. Ratownicy GOPR-u apelują jednak, aby wyprawę odłożyć nieco w czasie. To już naprawdę trudne warunki turystyczne, dlatego odradzamy poruszanie się bez rakiet, bez nart skiturowych czy nawet śladowych na samych butach, bo naprawdę brnięcie w tym śniegu jest bardzo, no, człowiek się męczy i naprawdę dochodzi do sytuacji, kiedy osoby nam zgłaszają, że na przykład nie tyle coś im jest, tylko że po prostu już nie mają siły kontynuować marszu, ani do miejsca, gdzie chcieli dojść, ani do miejsca, skąd wyszli. Także tu są, no, mieliśmy dużo takich przypadków. Bez względu na panujące warunki, wybierając się w góry, zwłaszcza w zimie, trzeba wyposażyć się w odpowiednie obuwie, odzież, ciepły napój oraz coś do zjedzenia. Posiadanie w telefonie aplikacji Ratunek jest także koniecznością. Ściągamy aplikację, to jest naprawdę 10 sekund. Instalujemy w telefonie, w momencie zagrożenia przyciskamy tam przycisk, który się pojawia na telefonie 3 razy. W tym momencie to zgłoszenie przechodzi jakby do każdej grupy regionalnej, do każdej centrali. Odbierają też ratownik tutaj dyżurny naszej grupy. I to, co jest najważniejsze, bo jest też telefon alarmowy, czyli 601-100-300, który możemy użyć, 985 jeszcze działa. Natomiast aplikacja nam daje to, że w tym momencie, kiedy ratownik odbierze to zgłoszenie z aplikacji, my też widzimy miejsce, gdzie ten wypadek się zdarzył. Popularność w naszym kraju zyskuje ostatnio tak zwane suche morsowanie, czyli chodzenie po górach w zimie w ciepłych butach oraz bieliźnie czy krótkich spodenkach. W mediach społecznościowych ukazał się właśnie wpis Tomasza Darocha, doktora habilitowanego nauk medycznych, współtwórcy pozaustrojowego systemu leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej. Lekarz stanowczo odradza ten sposób postępowania. O rozsądek apelują także ratownicy GOPR. To nie wystarczy się rozebrać, tak jest moje zdanie, i pójść w góry w samych krótkich spodenkach, gdzie na 3-4 godziny wystawiamy się na działanie wiatru, zimna, mrozu i tak dalej, bo jak widzimy, kobieta, którą udało się zwieść, ewakuować w zasadzie z Babiej Góry, jest naprawdę w ciężkim stanie. Pewno ktoś powie, że są przesłanki, jest jakaś metoda, może tak, tylko jak do wszystkiego ekstremalnego trzeba się do tego przygotować, a nie, że po prostu ktoś się rozbiera pod przechybą i idzie na obidze w samych kąpielówkach, no bo to chyba nie o to chodzi. Warto przypomnieć, że na Facebooku funkcjonuje także profil Bezpieczeństwo w Górach, gdzie można znaleźć wiele cennych informacji i wskazówek dotyczących właśnie bezpieczeństwa na terenach górskich.